Czas na drugą rozmowę z serii o hiszpańskich miastach. Dziś czas na Sewillę. Tym razem Ania Marchlik, licencjonowana przewodniczka mieszkająca właśnie w Sewilli i przy okazji autorka świetnego przewodnika po Hiszpanii, zdradzi nam sekrety tego cudownego miasta. Kiedy najlepiej odwiedzić stolicę Andaluzji? Jakie miejsca warto zobaczyć? O czym obowiązkowo trzeba pamiętać, wybierając się właśnie do stolicy Andaluzji? O jakich perełkach tego miasta turyści nie wiedzą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym materiale. Zapraszam na część pierwszą, czyli o tym, co warto zobaczyć w Sewilli. Rozpoczynamy naszą rozmowę na temat Sewilli. Moim gościem dzisiaj jest Ania Marchlik, która jest przewodniczką po Hiszpanii. Na co dzień mieszka w Andaluzji, konkretnie właśnie w Sewilli, a więc to będzie idealny moment, żeby Anię tutaj wypytać o wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o podróż do Andaluzji, czy właśnie też do Sewilli konkretnie. Ania jest przewodniczką po Hiszpanii, specjalizuje się właśnie w Andaluzji, jest autorką przewodnika, który jest generalnie ogólnodostępny w Empikach, także na pewno Wam podlinkujemy. I dzisiaj zadam Ani kilka pytań dotyczących przyjazdu do Hiszpanii i do samej Andaluzji, ponieważ Ania jest licencjonowaną przewodniczką, także ma bardzo dużą wiedzę. Aniu, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia na kanał. Ola, witaj, witajcie bardzo serdecznie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, bardzo potrzebna, bo wiele osób mnie pyta jako nauczycielki hiszpańskiego, a co zobaczyć tutaj, a co zobaczyć tutaj, a ja zawsze właśnie odsyłam do osób, które są na miejscu, które znają się dużo lepiej na tym temacie niż ja, także jest mi bardzo, bardzo miło, że dzisiaj sobie możemy porozmawiać. I moje pierwsze pytanie odnośnie przyjazdu do Sewilli jest takie: kiedy Twoim zdaniem najlepiej to zrobić? Jaka jest optymalna pora na zwiedzanie Sewilli? Ja myślę, że są dwa takie okresy. To na pewno będzie wiosna i to na pewno będzie jesień i nawet już bardzo późna jesień. Wtedy ta temperatura jest najprzyjemniejsza. Mówimy wtedy mniej więcej o 20, 25, 30 stopniach. Także jest wtedy sympatycznie się zwiedza. Poza tym na wiosnę tutaj kwitną kwiaty pomarańczy, wszędzie pachnie, cała przyroda się budzi do życia i Sewilla jest bardzo zielonym miastem, także warto też i to przeżyć tutaj. Natomiast jesień, kiedy już u nas w Polsce robi się troszkę szarawo, chłodnawo, tutaj cały czas pogoda dopisuje i nie tylko wrzesień i październik, ale ostatnimi czasy to nawet i listopad chyba jest moim ulubionym miesiącem, tak stricte na zwiedzanie, no bo jeżeli planujemy jeszcze gdzieś jakiś wypad nad ocean czy nad morze, no to wtedy może nie, ale jeżeli planujemy przespacerowanie się przez Sewillę w te i we w te, to listopad też jest fajnym momentem. Super, ty mieszkasz w Sewilli już od 2007 roku, dobrze pamiętam? Tak, już trochę masz tych wiosen ze sobą. Tak, już niedługo będzie 16 lat, sama nie wiem kiedy zleciało. No na pewno też klimat się troszeczkę zmienia i pamiętam, że kiedyś zimy bywały chłodniejsze. Powiedziałabym, że dzisiaj też były idealne warunki do zwiedzania, nagrywamy zimą. Poranki, wieczory może troszkę chłodne są, ale zimy też bym nie wykluczała. Bardzo wiele osób na zimę przyjeżdża, korzystając z faktu, że trwają ferie zimowe w Polsce. To też jest, myślę, że zima też jest okej, tylko troszkę na lato bym uważała. Troszkę za gorąco w Sewilli jest. Tak, potwierdzam. Byłam w Sewilli w lipcu i to był naprawdę hardcore, także tylko jeden dzień miałam na zwiedzanie i rzeczywiście bardzo odczułam tą temperaturę i rzeczywiście trzeba na to uważać. No i właśnie dla takich osób, które chcą przyjechać do Sewilli tak naprawdę tylko na jeden dzień, bo są na przykład gdzieś w okolicy i chcą po prostu tam wpaść, albo chociaż na dwa dni, co byś polecała? Co tak jakiego w Sewilli mamy, co tak naprawdę trzeba zobaczyć Twoim zdaniem? Bardzo wiele osób przyjeżdża właśnie na jeden dzień, na półtora dnia, gdzieś tam korzystając z pobytu chociażby w Maladze, na wybrzeżu.
Myślę, że jeden dzień taki intensywny wystarczy. Ja lubię wolne podróżowanie, wolne zwiedzanie, więc na pewno też i w tydzień jest tutaj co robić. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć, co zrobić w jeden dzień, żeby zobaczyć wszystko to, co jest najważniejsze, na pewno zaczęłabym od dwóch zabytków, które no najbardziej pozwolą zrozumieć historię i dlaczego Sewilla dzisiaj jest taka, jaka jest, bo to wszystko wynika z przeszłości. Więc po pierwsze, dwa zabytki z listy UNESCO, w sumie mamy trzy, ale odwiedziłabym dwa. Pałac Królewski, Alcázar. Bardzo wyjątkowy pałac, bo jest to najstarszy pałac królewski w Europie, który od tysiąca lat po dzisiejszy dzień jest cały czas oficjalną rezydencją króla i jego architektura przede wszystkim jest jedna część taka pałacu, która jest bardzo orientalna, troszkę będzie się nam kojarzyć z właśnie z Tysiąca Jednej Nocy, także na pewno odwiedziłabym rezydencję króla Hiszpanii w Sewilli i odwiedziłabym również na pewno katedrę sewilską, największą gotycką katedrę na świecie, gigantyczna świątynia, w której wnętrzu znajdują się oprócz tego, że no, przepiękne dzieła sztuki, znajduje się niesamowity ołtarz pozłacany, ale również ciekawostka, jest pochowany Krzysztof Kolumb w katedrze w Sewilli. Także przy katedrze znajduje się wieża dzwonnicza, Giralda. To jest taki nasz najważniejszy symbol miasta. Ja to zawsze moim turystom mówię, że być w Sewilli, nie zobaczyć wieży Giraldy, to jak być w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla. Także Giraldę nie tylko trzeba zobaczyć, ale również polecam wejście na górę, bo można rampami sobie spokojnie, łagodnie wejść na górę i wtedy zobaczymy absolutnie fantastyczną panoramę miasta. Także to są te dwa zabytki, które na pewno bym odwiedziła. Tutaj myślę, że dobrze by było kupić bilety online z wyprzedzeniem, żeby tutaj zaoszczędzić czas, żeby nie stać w kolejkach. I zaraz obok tych zabytków znajduje się przepiękna dzielnica, którą też polecam, dzielnica Santa Cruz, dawna dzielnica żydowska, też tak naprawdę dzielnica trzech kultur, trzech religii. Oprócz tego, że jest mnóstwo historii, to jest to po prostu ładne miejsce, bardzo fotogeniczne. Różne kawiarenki się tam znajdują, bary tapas, gdzie można sobie usiąść, czy chociażby na którejś z ławeczek, poczytać sobie książkę, podelektować się atmosferą, popatrzeć się na okolice. Oddalając się troszeczkę już od Starówki, poszłabym na pewno na Plac Hiszpański. Plaza de España, moim skromnym zdaniem, to jest pewnie, jeśli nie najładniejszy, to jeden z najładniejszych placów całej Hiszpanii. Piękny, kolorowy, gigantycznych rozmiarów, dekorowane przede wszystkim ceramicznymi płytkami azulejos. Jest to związane, budowa tego placu z bardzo ważnym wydarzeniem, które w Sewilli miało miejsce tak naprawdę niedawno, bo to niemalże 100 lat temu. Natomiast wrażenie jest, jakby ten budynek i plac były dużo starsze. No i to jest miejsce, które jest ulubionym chyba miejscem wszystkich influencerów, wszystkich tych, którzy lubią dobre zdjęcia, ładne zdjęcia. I to też jest miejsce, które odwiedzają sami Sewilczycy, lubią się przespacerować, lubią sobie na tych ławeczkach wykładanych ceramiką też posiedzieć z książką, czy przyjść po prostu też porobić zdjęcia. Także na pewno to. Bardzo lubię też i bardzo polecam zawsze odwiedzić część nabrzeża rzeki Guadalquivir. Bardzo przyjemny spacer można sobie zrobić. Będziemy po drodze mogli zobaczyć dzielnicę Triana, bardzo barwna dzielnica, gdzie narodziło się flamenko. Z perspektywy rzeki mamy Złotą Wieżę, też kolejny symbol miasta. Pojawia nam się replika statków Ferdynanda Magellana. Po drodze gdzieś tam również Arena Corrida jest. No wiem, że symbol może troszkę kontrowersyjny, ale architektura tego zabytku jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Także myślę, że to jest takie absolutne minimum. Do tego jeszcze mam w Sewilli gdzieś mniej więcej od 10 lat taką nową atrakcję. Troszkę Sewilczykom zajęło, żeby polubić to miejsce. Bardziej chyba to miejsce jest doceniane przez ludzi z zewnątrz niż samych Sewilczyków. My tutaj na to miejsce mówimy las setas, czyli grzyby.
Wiesz, to konstrukcja, wielka konstrukcja drewniana, podobno największa drewniana konstrukcja na świecie. Wygląda faktycznie jak kilka takich wielkich grzybów albo, nie wiem, wielkie gofry. Tak do końca do dzisiaj nie wiemy, po co to zostało stworzone. Może tutaj się troszeczkę śmieję, są pewne powody, ale jest to taki troszkę kontrowersyjny symbol miasta, bo mówimy o bardzo starym mieście, które jest bardzo tradycyjne, bardzo konserwatywne, które zmian niespecjalnie lubi. A tu nagle w centrum miasta pojawia nam się ten drewniany, nowoczesny grzyb. Myślę, że warto to zobaczyć i warto się zastanowić, czy jesteśmy po stronie tradycyjnych Sewilczyków, którzy mówią, że to nie jest fajne, czy właśnie wielu osób z zewnątrz, z innych krajów, mówiących, że to jest architektonicznie wielkie cudo. Że myślę, że tutaj już mielibyśmy wystarczająco na jeden dzień, plus jeszcze oczywiście jakieś przerwy w barach tapas i kawiarniach, no bo nie samym chodzeniem i spacerowaniem człowiek żyje. Tak. Zdecydowanie być w Sewilli i nie nacieszyć się tymi tapasami i różnymi takimi atrakcjami związanymi z gastronomią, to naprawdę grzech. Ale rzeczywiście, jak tak mówisz o tych miejscach, ja mniej więcej taką podróż w jeden dzień odbyłam i rzeczywiście to są przepiękne miejsca, takie przepiękne symbole, które warto zobaczyć zdecydowanie. Ja mam takie pytanie, które teraz mi się w ogóle nasunęło. Czy na ten taras, znaczy już nie pytam czy, ale chcę się tylko utwierdzić, można tam wejść na górę, prawda, i zobaczyć jakby panoramę. Mówię o tym dlatego, że kiedy ja byłam tam na miejscu, to nawet mi przez głowę nie przemknęło, żeby tam wejść na górę i potem strasznie żałowałam, także chciałam tutaj potwierdzić to u źródła, że możemy na tego grzyba tam na górę wejść, prawda? Można wjechać nawet. Można wjechać windą, parę euro kosztuje wjazd. Ja osobiście polecam wjazd o zachodzie słońca. Przepiękne widoki, przepiękne kolory. Natomiast uwaga latem, żeby w ten najgorętszy moment dnia na tym grzybie raczej się schować gdzieś w bardziej zacienionych miejscach, bo tam bardzo pali słońce, ale na zachód słońca o każdej porze roku przepięknie jest, także polecam. Tak. No te temperatury tam są naprawdę sierpień, lipiec, prawda? Są bardzo wysokie. Właśnie też znajomi, których tam mam, wspominają, że często część mieszkańców po prostu nawet opuszcza na sierpień po prostu miasto, żeby gdzieś tam uciec i od tego upału rzeczywiście się ukryć. Sierpień to jest taki miesiąc, w którym Hiszpanie, nie tylko tutaj z południa, zwykle biorą urlopy. Tak. Bardzo wielu Sewilczyków ma swoje drugie rezydencje całkiem niedaleko od Sewilli. Są takie plaże Mata La Scala, Scipiona, które my troszeczkę z przymrużeniem oka mówimy, że to są plaże Sewilli, z przymrużeniem oka, bo my niestety ku naszej rozpaczy nie mamy plaży. Pewnie byłoby chłodniej, byłoby inaczej. W każdym razie oni bardzo chętnie do tej swoich drugich rezydencji udają się na 2, 3, czasem 4 tygodnie. No i śmiejemy się, że jak chcemy sąsiada, sąsiadkę spotkać w sierpniu, no to musimy pojechać właśnie na te plaże Sewilli do Mata Las Cañas. Natomiast pamiętam, jak ja przeprowadziłam się do Sewilli, to w ogóle miałam takie wrażenie, że lipiec i sierpień to były takie trochę wymarłe miesiące, że w mieście się za wiele nie działo. Bardzo wiele różnych lokali gastronomicznych było pozamykane. Natomiast to się już pozmieniało w ostatnich latach, zwłaszcza jak Ryanair zaczął latać no praktycznie ze wszystkich możliwych zakątków Europy do Sewilli. Tutaj stworzył swoją bazę. Bardzo wiele osób wykorzystuje, że akurat są fajne oferty, że jest możliwość, zresztą też i noclegi latem są troszeczkę tańsze niż poza tym stricte sezonem turystycznym, także dużo więcej na pewno turystów też przyjeżdża w lipcu i sierpniu niż było to kiedyś i to też sprawia, że część lokalsów postanawia zostać i mieć swoje biznesy otwarte, no bo jest komu sprzedawać, kiedyś nie było specjalnie komu, także też się nie ma co stresować tym, że jak przyjedziecie latem, to tutaj nic się nie będzie działo i będzie tylko pustynnie. Zawsze się można jakoś tak zorganizować, żeby pozwiedzać i bez jakichś większych upałów. Zdarzało mi się oprowadzać oczywiście bardzo często w lipcu i w sierpniu. Jeśli jest taka możliwość, nie zawsze jest, ale jeżeli jest, to po prostu zwiedzam bardzo wcześnie rano,
albo na zachód słońca, jeszcze troszkę później. Na pewno warto jest wziąć pod uwagę ten fakt, że najgoręcej wcale nie jest w Sewilli, tak jak nie wiem, u nas w Polsce 12, 13, nie wiem, 14, tylko bardzo często to jest godzina 18, 19, że wszystko się da, tylko trzeba tutaj troszeczkę ten timing pozmieniać. Tak, tak. Ja też byłam bardzo zaskoczona, jak spędzałam ostatnie właśnie wakacje w Hiszpanii, w Andaluzji, że to wcale nie jest prawda, że o 12 jest ten szczyt, tak jak u nas w Polsce, ten szczyt gorąca, czy w okolicach 13, tylko to się zupełnie, zupełnie przesuwa. Także rzeczywiście można tutaj coś fajnego pokombinować. Ekstra. A jeżeli ktoś by miał troszeczkę więcej czasu, jakby patrząc tak z perspektywy osoby, która rzeczywiście chce zwiedzić to miasto bardzo dokładnie, czy jest jakieś miejsce, jedno, które uważasz, że bardzo często turyści pomijają, a być może naprawdę warto tam zajrzeć? Mhm. Na pewno w całej Sewilli znajduje się szereg tak zwanych casas palacios. To są prywatne domy, prywatne pałacu domy należące do tutejszej arystokracji i można je zwiedzać, część z nich. I pewnie najpopularniejszym jest dom Piłata, natomiast moim ulubionym i nie wiem dlaczego jest bardzo mało znany i większość turystów raczej nie odwiedza tego miejsca, a znajduje się ono w centrum miasta, znajduje się bardzo blisko tego wspomnianego grzyba wcześniej, a mianowicie jest to Pałac Hrabiny z Lebricha, Palacio de la Condesa de Lebricha. Jest to stary dom, stary pałac z XVI wieku, który przejmuje ta wspomniana hrabina gdzieś na początku XX wieku. Ona była wielką miłośniczką archeologii. Uwielbiała i czasy średniowieczne, i czasy rzymskie. I miała również, oprócz posiadłości w centrum miasta, posiadała kiedyś gaje oliwne jakieś 15 kilometrów poza miastem. No i na początku XX wieku okazuje się, że tam, gdzie miała te gaje oliwne, pod gdzieś tam kopiąc w ziemi, jej robotnicy odnajdują mozaiki rzymskie, bo tam znajdowało się kiedyś miasto Italica, stworzone 1900 lat temu, zresztą pierwsze rzymskie miasto na Półwyspie Iberyjskim. No i nagle ta hrabina ma w swoim posiadaniu wspaniałości z czasów rzymskich i każe przetransportować te mozaiki do siebie, do centrum Sewilli. Także jak odwiedza się ten jej prywatny pałac, to jest coś absolutnie fantastycznego, bo to jest jakieś ponad 5000 metrów kwadratowych i praktycznie co pomieszczenie to są mające prawie 2000 lat mozaiki rzymskie. Do tego chodziło też o to, że ona bała się na początku XX wieku, że z wielu niszczających zabytków w mieście czy poza miastem będą ginęły jakieś pozostałości właśnie z czasów muzułmańskich, czy jakaś stara ceramika, czy właśnie mozaiki, więc ona wszystko co mogła to nas kupowała i stworzyła u siebie w tym prywatnym domu, pałacu, stworzyła muzeum i przyjmuje się, że to jej takie prywatne muzeum, ono praktycznie może się jedynie równać z Muzeum Archeologicznym w Sewilli. Oczywiście Muzeum Archeologiczne jest dużo większe, natomiast po Muzeum Archeologicznym to właśnie ten pałac księżnej, tej hrabiny z Lebricha, no to jest miejsce, gdzie można zobaczyć naprawdę artefakty niesamowite i no mozaik bym powiedziała, że jest chyba więcej, czy są w lepszym stanie niż na samym stanowisku archeologicznym w Italice. Także tam do tego pałacu. Tak. To perełka, zdecydowanie. Zdecydowanie ja się też nigdzie nie natknęłam na to. Pewnie po prostu za mało gdzieś tam szukałam, za mało kopałam, bo też byłam tylko na jeden dzień, ale rzeczywiście w takim razie muszę to nadrobić i też polecam widzom i słuchaczom. Okej, czyli mamy już tą część taką dotyczącą zwiedzania. Moje pytanie jeszcze jest też takie, jak twoim zdaniem najlepiej poruszać się po Sewilli, bo jeżeli ktoś jedzie tam po raz pierwszy, może mieć takie wyobrażenie, że to jest jakieś duże miasto, no, czy bo jest, no i właśnie jak tam się zorganizować, żeby skutecznie sobie pozwiedzać różne rzeczy, czy raczej pieszo, czy raczej komunikacja miejska, jakbyś polecała? Rzeczywiście Sewilla jest dużym miastem, bo to jest czwarte największe miasto Hiszpanii.
mniej więcej 700 tysięcy mieszkańców, czyli taki trochę nasz Kraków, ale jest to miasto, które bardzo przyjemnie zwiedza się na piechotę. No chyba, że jest bardzo gorąco latem, no to zdarza się, że nie wiem, pomiędzy Placem Hiszpańskim a Katedrą, no to sobie podjedziemy trzy przystanki, czy dwa przystanki, już teraz nie pamiętam, tramwajem klimatyzowanym, czy metrem, ale tak naprawdę 99% wycieczek, jakie prowadzę, to są wycieczki piesze, da się dojść pieszo praktycznie wszędzie. Ewentualnie, jeżeli chcemy gdzieś nieco bardziej się oddalić. Nie wiem, czy bym jechała autobusem. Linia metra też tak do końca nie pozwoli nam tu do każdego zakątku dojechać. Ja na przykład jak się spieszę albo chcę gdzieś tam dojechać dalej, po prostu jadę sobie rowerem. Sewilla jest fantastycznym miastem dla rowerzystów. Można praktycznie no, co krok mamy rowery, które można sobie wynająć na minuty, na godziny poprzez aplikację, chociażby Lime. Więc można bardzo szybko, bardzo prosto, wygodnie i bezpiecznie poruszać się rowerem po Sewilli, bo bodaj wraz z Walencją, Sewilla to jest miasto w hiszpańskie, które ma najwięcej kilometrów ścieżek rowerowych. Także jeśli jesteście rowerzystami, to myślę, że jest to dobry pomysł. Nawet nie musi to być taki rower wynajęty właśnie tam na minuty, na godziny. Też można i są to popularne wycieczki, żeby całą Sewillę zrobić rowerowo. Wtedy nie ma wejść do zabytków, ale robimy sobie właśnie taki tur rowerowy. Możemy sobie wtedy gdzieś tam podjechać dalej, nie wiem, na Wyspę Kartuzów, już takie nieco bardziej oddalone miejsca. Ale myślę, że na pieszo wszystko, co najważniejsze, da się zobaczyć. Da się, da się. Okej, a jeżeli chodzi o jakąś taką radę dla osób, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Sewilli, o czym trzeba pamiętać? Na przykład jeżeli się zwiedza latem, a o czym trzeba pamiętać, jeżeli zwiedza się zimą? Jakbyś mogła dać jakieś takie wskazówki? Myślę, że po pierwsze bym tutaj powiedziała, że żeby pamiętać o tym, że rytm życia tutaj w południowej Hiszpanii jest zupełnie inny niż u nas w Polsce i że tutaj życie zorganizowane jest dookoła posiłków. I tak jak nie wiem, u nas w Polsce, jak nam się zachce jeść o godzinie 17 czy 18, to pójdziemy jeść. Natomiast tutaj to jest zupełnie inaczej. Tutaj bardzo często obiady wydawane są, powiedzmy, czy można pójść coś ciepłego zjeść między, nie wiem, 13:30 a 16:30, a później knajpeczki się zamykają. Więc też warto pomyśleć, jak będziemy organizowali nasze zwiedzanie, żeby wiedzieć, że no, mogą być takie momenty, że te miejsca będą po prostu zamknięte. Także wziąć to pod uwagę. Wzięłabym pod uwagę to, co wspominałam wcześniej, o tym, że latem tutaj godziny najcieplejsze są dosyć późno, 18, 19. Także to jest ta pora, kiedy dobrze by było sobie gdzieś posiedzieć, nie wiem, w kawiarni z klimatyzacją albo w hotelu z basenem, albo no po prostu gdzieś tam w jakimś zacienionym miejscu. Również tutaj, jeżeli chodzi o zwiedzanie zimą, znowu na odwrót. Tutaj poranki i wieczory są chłodne, więc nie ma się co spieszyć, bo my to często też lubimy w Polsce, dobra, już tutaj idziemy, zwiedzamy. Tutaj dopiero o 8:30 czy o 8:40 jest wschód słońca. Także zimą też nie ma się co specjalnie, nie ma się co specjalnie spieszyć. No na pewno zwiedzając latem to jest podstawa. Mieć zawsze ze sobą wodę, mieć ze sobą jakiś kapelusik nakrycia głowy. Co jest, myślę, że też dosyć ciekawe, to jest to, że no nie wiem, jeśli w danym momencie chce nam się napić wody, nie widzimy, gdzie można by kupić butelkę wody, możemy zawsze wejść do jakiegokolwiek baru, do knajpeczki i poprosić o szklankę wody. Woda jest pitna, jest dobra z kranu i możemy ją dostać bezpłatnie. Tutaj to jest standard właśnie w takich, jak panują wysokie temperatury. No i co jeszcze? Chyba już tyle. To są takie najważniejsze rzeczy, żeby po prostu dopasować się troszeczkę do timingu, do no, rytmu dnia. Zdarza się tak, że nie wiem, będzie nam się chciało kawy o godzinie 14,
a tu się okazuje, że Hiszpanie o 14 kawy nie pijają i powiedzą nam w jakiejś tradycyjnej knajpie, no nie, że oni już wyczyścili ekspres do kawy i tej kawy już nie podadzą do 16:30. Także takie ciekawostki, ale jednak warto je wziąć pod uwagę, organizując dzień. Zdecydowanie, zdecydowanie warto, bo też jestem przykładem właśnie osoby, która się odbiła od drzwi, bo zachciało mi się coś zjeść, ale okazało się, że jednak zapomniałam o tym, że tam ten timing jest troszeczkę rzeczywiście inny. To, co mi się przypomniało jeszcze, jak mówiłaś właśnie o tych upałach, o wodzie, to ja nie miałam ze sobą takiej migiełki do ciała, a widziałam, że bardzo dużo osób to ma i to był taki dla mnie też tip ważny na przyszłość, żeby jak się jedzie do Hiszpanii latem, to może właśnie jakiś taki spray, żeby się troszeczkę zwilżyć. No wiadomo, wachlarz też można mieć, ale to też fajna rzecz. To jest rzecz. Bardzo dobry pomysł. Ja przyznam się szczerze, że na samym początku, jak przyjechałam do Sewilli, to wydawało mi się, że wachlarze dostępne na każdym kroku to będą po prostu takie gadżety turystyczne, suweniry. A teraz no, latem to bardzo często można mnie właśnie zobaczyć na wycieczkach z wachlarzem. Przydaje się bardzo. Tak. Albo właśnie taka mgiełka, no to już w ogóle jest przyjemnie. Jest ulga, to na pewno. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej części naszej rozmowy do końca. Jak zwykle w opisie tego odcinka znajdziecie wszystkie linki, pod którymi możecie znaleźć Anię, która zna się na Sewilli jak mało kto. Zachęcam też do zaobserwowania jej mediów społecznościowych, linki również w opisie. I tradycyjnie już informuję, że niebawem na moim blogu znajdziecie wpis, w którym zbiorę wszystkie miejsca, o których opowiadała nam Ania. Muchas gracias y hasta luego.